Witam na kanale Salaskie Tryki z Ameryki i w którymś z poprzednich odcinków mówiłem Wam, że zrobimy razem wilgotnościomierz, bo muszę zrobić dla mojego kolegi i mówiłem Wam, żebyście położyli kawałki materiału jakiś na kaloryferze. I moje tamte kawałki były dębowe, ale ja mam już dębowy taki jeden wilgotnościomierz, dlatego mój kolega mówi, ty zrób z maple, znasz się z klonu, to on będzie dobrze pracował też do brzozy i do takich średnio twardych gatunków drewna. Dlatego mam tu kawałek właśnie klonu i to wystarczy na dwa, dlatego że na jeden to by wystarczyło gdzieś z tyle. Dlatego że to jest 7/16, czyli to jest trochę ponad 1 cm, może 11 cm, milimetrów, przepraszam. I no to zostało mi tam z czegoś, ale najważniejsze, żeby to było nie za grube, bo wtedy jak zmienia się wilgotność, to absorbuje z dwóch stron bardzo szybko i ta szerokość tego się zmienia bardzo szybko. Jeżeli jest gruby, nie jest to miarodajne. Jak ktoś robi z 19 mm, zanim wilgotność wskaże mu, że się zmieniła, to ta wilgotność może już spaść i jest to niemiarodajne. Generalnie około centymetra, 12 mm to maksymalnie. Im cieńsze, tym lepiej, no ale bez przesady. 8 mm to ciężko będzie z tego zrobić. Także 10, 12. Szerokości nieważne, bo w sumie jak to posklejacie ze sobą, to ma mieć około 40-45 cm, dlatego to po prostu nie jest ważne, jaka jest szerokość. No wiadomo, że jak będzie ona taka wąziutka listewka, to tego trzeba dużo nakleić i lepiej jak ona jest szersza niż węższa. I zaraz przestawię kamerę. Potnę to na jako szerokość tego uciąć. Ja uważam i sprawdzone mam od 1,5 cala do 2. Nie szersze, dlatego że tak jak mówiłem, im to jest grubsze i im to jest szersze, wtedy to pracuje jak gdyby wolniej. Im ten pasek drewna sklejonego, który ma nam wskazywać jaka jest wilgotność i jak ona się zmienia, jest cieńszy i wąższy, czy tam węższy, nie wiem jak jest poprawnie, także będzie to lepiej. Włączył mi się, widzę, słyszę piec, także muszę wyłączyć nabiew, bo hałasuje pewnie. Ja mam tu laser włączony i tak myślę, że utnę 1¾ cala i potem po sklejeniu po prostu strymuję to, te brzegi i będzie lepiej. Także, tak jak mówiłem, jak pokazywałem Wam wcześniej, nacinam z góry, robię scoring, opuszczam, tnę w dół, wtedy oba brzegi będą ładne. Tak mniej więcej mam tu naznaczone. Dobra, wystarczy. Kamerę w ręku. Tu zostało taki kawałek, czyli prawie na trzeci wilgotnościomierz by wystarczyło. A tu są, widać, pięknie ucięte te kawałki. I oczywiście trzeba ogradować, czy tam oszlifować krawędzie. I co? No i skleję to. I myślę, że skleję to tak bez niczego, bo no co się będę z tym przejmował, jak wiem, że i tak będzie dobrze. Także skleję to i potem za dwa dni dokończę ten film, żeby pokazać Wam, jak to idzie dalej. Tu mamy te kawałki, tak jak mówiłem. Po prostu trzeba te brzegi tu ogradować. Także no co, bierzemy normalnie kostkę papieru. Bierzemy I trzeba to po prostu obszlifować na tyle, żeby to było równe, żeby to nie wystawało. Także nie i te brzegi, chociaż pewnie będę to potem, jak to skleję, to
na oko ciąłem, więc myślę, że to strymuję w ten sposób, żeby to było równe. Ale mówię, przecież to nie jest kanał dla idiotów, tylko to jest kanał dla bardzo mądrych ludzi, także każdy wie, jak to obgradować, a ja nie będę marnował czasu waszego, żeby to wam pokazywać. Wszystkie zostały obgradowane. W zasadzie dwa uciąłem ekstra i widać tu, że one nie są ogradowane i gdybyśmy je usiłowali skleić, no to widać, że to po prostu jest szpara, bo nie trzeba tego chyba nikomu tłumaczyć, że jak jest to ogradowane, to po prostu to pasuje to pięknie i nie ma żadnej szpary. A jeżeli to jest nieogradowane, to zawsze by była jakaś szpara. Jeżeli, ważna sprawa, jeżeli macie cięte na tak zwany flat cut, czyli no normalnie jak to się tnie, nie wiem jak to nam, nie ćwiartkowo, tylko normalnie, bo ja mam cięcie rift, także to jest pod skosem i to nieważne, czy to będzie w tą stronę, czy z tą, czy ja to skleję tak, czy tak, zawsze to po prostu mi się to nie będzie wyginało. W zasadzie przy ćwiartkowym i przy rift to się nie wygina. Jeżeli jest flat cut, czyli te zwykłe takie cięcie na płasko, to wtedy tak jak blat trzeba odwracać kolejne, bo po prostu wam to się wygnie i zamiast wam wydłużać się, to będzie się wyginało do góry i będzie przekłamany odczyt tego. Także przy ćwiartkowym, przy rift nie ma to znaczenia, czy to będzie tak, czy tak. Przy płaskim cięciu normalnym trzeba, żeby odwrócić tak jak to się robi przy blatach. Już ułożyłem to, że mam właśnie rift cut albo ćwiartkowy, to nie bardzo potrzeba to odwracać. Przy flat cut oczywiście podwracać tak jak drewniane blaty się klei. Zaraz wezmę klej, posmaruję to, skleję i zostawię tak bez niczego. Oczywiście jak ułożyliście to, maznijcie sobie ze dwie kreski, żeby po prostu wiedzieć, jak one mają być sklejone. O. I teraz postawię je, w zasadzie to muszę je postawić tak jak domino. O. Postawimy tak jak domino. Położę klej. No dobra, smarujemy. Mam nadzieję, że mi to się uda. Nie na... O, zabebrało się za dużo. Dużo za dużo. Dużo. Dużo za dużo. O. No nic, tak jak w życiu bywa, to i tak trzeba będzie wytrzeć. Ale to jest dużo, dużo za dużo. Zrobię tak. Paluchem. Po prostu nie chcę tego wszystkiego ubebrać. Co prawda klei to się na lakierowanej płycie, więc ten klej nie przyschnie do tej deski, ale jak jest za dużo, no to jest za dużo. Dobra, posmaruję drugie. Trzeba dać temu jakieś 5 minut do pociągnięcia. Widać jak ładnie to zassało te drewno, zassało ten klej. No i teraz po prostu jedno do drugiego. O. Dobrze jest tak właśnie w bok, ciach, ciach i na równo.
Tylko symnąć w ciach, ciach i na równo. I tak samo ten. Dosunąć, ciach, ciach i na równo. I ten też. No i nie potrzeba tam kombinować jakieś kombinacje alpejskie ze ściskami czy z czymś innym. Kto jeszcze nie widział, w ten sposób była robiona próba odnośnie klejenia wytrzymałości klejonek. Nie pamiętam, który tu jest odcinek, ale powiem wam albo napiszę na ekranie, jak będzie montować ktoś ten film. Także bardzo ważna sprawa właśnie, żeby to docisnąć, przesunąć, wtedy się powietrze usuwa, które tam w porach może być, i wciska się klej i to trzyma lepiej niż jakby to ścisnął czymś. A tak cienko klejone, o tu, no i to teraz tak dosunąć do siebie. No i to tyle. Także ten krótki odcinek dobiegł końca. Tu widzicie, mam posklejane klon ma to do siebie, w zależności z której strony się patrzy, to on może być jaśniejszy albo ciemniejszy. Także tu leży posklejany już, znaczy no w tej sekundzie skleiłem go na tej lakierowanej sklejce, to po prostu klej mi tam, nawet jak powychodzi, to mi nie przyschnie, ale czuć, że chyba nie powychodził bardzo, bo się ruszają. Także zostawię to teraz na, w zasadzie to jeden dzień by wystarczył, ale jutro nie mam czasu, także nie wiem, może za kilka dni to dokończę. Także wy też, jeżeli to skleiliście, to odłóżcie to, niech to wam dobrze zaschnie w ciepłym miejscu, jeżeli w warsztacie nie macie za ciepło. I będziemy jechać dalej, przygotować sobie kawałek jakiejś tam blaszki. Ja właśnie się zastanawiam, z czego ja tu kurde będę musiał blachy użyć jakiejś. Chyba mam kawałek jakiejś rynny, to wytnę z tego. Bo nie, teraz już nie, kiedyś to było prosto, bo wszystkie palety były pakowane blaszaną taśmą. To się po prostu odcinało kawałki i było nice. A teraz to wszystko jest plastikowe, mają te zapinki palet z płytą, ze sklejką są plastikowe, więc nie ma metalu. No ale coś tam wykombinuję. Jak się podobało, oczywiście dajcie lajka. Miłego dnia. Niech moc będzie z wami.